Słuchaj, no, nie podsam te machiny tutaj, ale myślę, że to będzie niezła rozruba. No ja podejrzewam, że... Kierowniku! Witam panowie, mówię tak, witamy na pierwszej rozbiórce Dwell Entrance, Megaman. Wdechę! Ale to rozbieramy całą galerię, czy jak? Nie, na razie on zdobie. Jak? Czy na razie, no. To po co tyle sprzętu? Właśnie kierownik kazał cały sprzęt tu przyprowadzić do cholery. No wiele się go zwróci, tylko nie używajcie go za dużo, nie? Bo my ogólnie na minusie jesteśmy, mamy komornika na dupie. Dobra, czy słuchaj coś? Mnie, Mietek, podjeżdżaj pod te ozdoby. Dobra. Ja je ściągnę, nie? Alusie. Uważaj tutaj na auta klientów, spoko. O, dobra, dobra, podjedź. Dobra. Oj, o cholera. Stary, ramię urwałeś w aucie. Dobra, spokojnie, to też legry, że wyniesie. To rozumiem, że te filary już też są do remontu, dobra, tak? Tak, to się trzeba wydupić. Podejdź do kolejnego, już zdjęte. Dobra, podjeżdżam. Uważaj, to są busy, nie? Oj. Ja pier... Dobra. No to nie wiem, no... Na kolejny, kolejny. Dobra, dobra. Uwaga, bo wycofuję. Uwaga. Tu daj, czekaj, tu powoli. Powoli. O. O. Dobra, jest. Podjeżdżam pod kolejne. Dobra. Nie, no... Ebinu! No to już tu nie jest entrance, ej. Ach. Dobra, mam. Proszę, całe wyjście. No to kierownik może załatwi jakiegoś deala na to. No spokojnie, to też się najdzie, żeby to powiem, że tak było. Dobra. Dawaj, jedź jak jedziesz. Dobra, jadę. Ej! Co? Spokojnie, kierowniku. Ej! Czekaj, o cholera! Ściana. Spokojnie, my tylko podjeżdżamy tu. A to apteka, o cholercia. Czekaj, ja to zakleję, spokojnie. Mamy deski. O, zabij się tak, szybko po prostu deski. I będzie po sprawie. Nie, nie tym! Nie, gaśnica. Dobra, ugaszone. Dobra, spokojnie, dobra, nie skaptum się. Tak, ja już wycofuję. Ja tu sionę tym. Ole. O. Dobra, kierowniku, wszystko gotowe, zrobione już. A te deski? Co z tymi deskami? Zabić te deskami, nie? No ale zabite jest, nie widać prawie dziury. Za co ja wypłacę, nie? Zakryjemy to! Czym? O, postawimy auto i nikt nie zauważy. Dawaj, cofaj, możesz jeszcze... Stój! Dobra, spokojnie, o! O! Dobra. Nie, no jak na moje jest... Porząsiu. Nic nie widać. Chowa robota. Dobra, zostawmy tak jak jest. Jest okej. Wyjście, Co, dobra. Coś. Palnikiem to bym zrobił. Tak, trzeba oddzielić metalowe ramy od tego. Tylko weź to, żeby to się nie podpaliło. Spokojnie, zaraz ugasimy, nie? Dobra. To ja idę na górę. Od góry to zrobię. No wezmę cięższy sprzęt, troszkę uwaga tutaj, coś. Kierowniku, ja pójdę włączyć alarm. No cholera. Jedna rama poleciała. Ja zrobię tylko jedną rzecz. Widzimy czegoś, dostaliśmy ostatnio z zestawu. To to za wybuch? Co to było? Nie jest nic. To tak ma być. Rozumiem. Zapali się. Spokojnie. To się pali. Nic, już nic. Idę włączyć alarm. Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Ja tu blachę odcinam. Uwaga. Dobra, świetnie. Wyłączone. Super, świetnie. Wracam. A, jakieś wakacje tutaj? O! 0,1% off, okej. Chłopaki, jest jeden problem. Jaki? Chodź do wejścia. No właśnie idę. Czyli rozumiem, że to też do remontu miało być, tak? Tak. A co się stało? Ale tylko, tu się jara! Jak to? Gdzie? Gasz to. Gaszcie, to co jest, ty? Jak wy patrzycie? Bo my ten... Car dealer się jara, ty... Kierowniku, to nie jest gaśnica! Bo my tutaj ten... Remont mały. Kierowniku, no spokój się, nie będę za tą gasił. Ale spokojnie, tylko odcinam. To inaczej to się robi, kierowniku, ja kierownikowi pokażę. Pali się! Najmocniejszy sprzęt musi wjechać, jak chcemy wy... Panowie, no patrz, to się jara u góry cała galeria! Jak? Nie, o cholerę cia. No jara się, no co wy? Cymbały, mieliśmy tylko wybuszyć... Usunąć ozdoby. Teoretycznie.
Ja nic nie chcę mówić, ale zazwyczaj za budowę odpowiada kierownik, nie? Więc nie, tutaj... No... Ja tutaj widzę same problemy po stronie kierowniczej. Ale dobrze ci idzie. No, dobra, dobra. Co dobrze idzie? Wdechę! Dobra, wyburzam panowie. Dawaj, 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 wierzaj tym, wierzaj Robię, tym, wierzaj czekaj, tym. No to wy wiecie, wiecie, musisz wejść mi do auta. Co? Do auta. Dobra, wchodzę, wchodzę, wchodzę. Jadę. Ja, nie idzie, czekaj. Nie idzie, nie idzie, nie idzie, no, nie idzie. Stary, to nie idzie. Wow, no kurde. Co, co się dzieje? Musisz ten stopy wdać w dół. Jak? Którym? No to masz przycisk. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie jedź, czekaj, kurde, łapę, wyrwiesz łapę nam. A, dobra, 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 dobra. Nie mogę do tyłu jechać. Łapa żyje, łapa żyje? Żyje, dobra, stój już tym. Wysiadaj. Dobra. Cholera. Kaciej, po prostu weź do ręki ten torcza i wyłącz go. Aha. Wszystko wydaje mi się, chłopaki, że to jest nasze ostatnie zlecenie, jakie dostaliśmy. Chyba kierownika, o, ja do innej pracy idę. Jutro idziemy. To ciekawe gdzie? Coś się znajdzie. Bo nie się przyznajcie, po takiej akcji wszystkie sklepy idą w piździet. Bo tu się apteka pali. Kino. To sklep z rowerami się jara cały. Tu się kur... cała apteka pali. Cały dach się pali tej galerii. Na luzie, spokojnie. Ogarniemy to. Ogarniemy, ogarniemy. Cholera jasna. Przez całą galerię przyjeżdżasz z cymbale. Walić to, musimy oddzielić chyba pożar, tak? Wydaje mi się, że... Spadam, kierowniku! Co się dzieje? Nowy dźwig zamówiłem. Ja pierdzielę! O cholera. Kierowniku! Dźwig nam się cały pali. No co ty nie powiesz, ale patrz, że on leczy. No... W piętrach naraz. W KFC. Koparnia ja nie tu wiem, jest... czy... Wydaje mi się, że to jest dobry moment na ewakuację z miejsca zlecenia. Ewakuację to trzeba pogasić. To się wszystko pali. Myślę, a czemu nie wezmiemy straży pożarnej? Ej, bez kitu. Cholera, panowie, kręci mi się we łbie. Wyjadę autem tutaj, chcę. Żeby nie było strat. Cholera, nie w tą stronę. Wyjeżdżam. O cholera. Dobra, wyjechałem. Coś jeszcze trzeba stąd wynieść? Słuchaj, no... Cholera, pączki! Masz stąd wynieść! I jeszcze w kardilerze jest auto przyczepione na tym. Ja wyciągnę naszą koparkę! Cholera jasna! Koparkę wyciągnąłem, spokojnie, jeszcze dźwig został. Dźwigu nie wyciągniemy. Tak mi się coś wydaje przynajmniej. Dźwigiem może być kłopocik. Przy banku też się dużo pali, nie wiem, czy byśmy... Może pieniądze wyciągnijmy, panowie? Korzystamy. Dobra, bierz co chcesz, szybko. Ale jak tu wejść do skarbca? Gwels Bank. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Chłopaki, czekajcie na mnie, proszę. Czekaj, czekaj. Pa, jest kasa! Gdzie jesteście, gdzie jesteście, gdzie jesteście? Bierzemy i znikamy, bierzemy i znikamy. Czekajcie na mnie, czekajcie na mnie. Mam kasę, mam kasę. Bierzcie to, bierzcie to, bierzcie to. Zwijamy stąd. Ja to zamaluję sprayem, ja to zamaluję sprayem. Deskami zabij się, deskami. Dobra, jest git. Wdechę! Kierowniku, przyjechał propan butan. Gdzie, gdzie? Zaparkować nim w środku? Tak, tak, bo tam była dostawa, żeby sobie sprayem bez kitu. Tutaj, tutaj. No a, do A. Ale nie wiem jak tam wjechać. Musisz mi zabrać ten. Dobra, czekaj. Musisz mi zrobić miejsce na wjazd. Masz. Cofam. Proszę wjeżdżać. Proszę, Możesz, dawaj. Cholera. Czekaj, ten gruz się trochę odgarnę. Nie mogę wjechać, tu jest ten. Czekaj, cofam. Wow! Żyjesz? Kierowniku, prawie że umarł. Prawie że umarł. Kierowniku. Dobrze, że mam 8 żyć, jak kot. No ale chłopaki, co z tym dostawą tych zapalniczek? Gdzie ona jest? No tutaj. Musimy drugim wejściem wjechać. Kierowniku, jest dostawa, tylko trzeba mi zrobić wejście tam. Dobra, wjadę tędy.
Co? Nie! Ale to walnie. Nie, dobra, cofam. Musimy zniszczyć daszek, musimy zrobić wejście. Bez problemu. Mamy ładunki. Kierownik się odsunie. Tutaj daszek jeszcze chwilkę, tu o, metalowy ten. Tutaj, tutaj, tutaj bez problemu. Ogarniamy. Dobra, dzięki. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. O, dobra. Zobaczyłem. Musisz tu mi zrobić gwiazd. Jest git, jest git. Się pali, się pali, się pali, się pali. Dobra, wjeżdżam. Dawaj, dawaj. Powinieneś już móc na luzie. Umarłem. Mietek! Mietek, gdzie jest? Cholera, Mieczysław! Mieczysław! Żyj, żyj. Dobra, zrobię ci trumnę. Spokojnie. O, kierownik cię zobaczy. Jak przyjdzie inspekcja, powiem, że cię tu nie ma. Cholera. Kierowniku. A co ty robisz? Mieczysław? A to kto to jest? To. Tu miecz... Tu, tu leżysz. Zakryłem no. Cię. Chyba jakiś chory psychicznie jest. Dobra, kierowniku, ja... mam inne zlecenie. Tak, ja... ja też. Czekaj na mnie. Wsiadaj. Ale czekaj po mnie. Dzień, nie, mamy, co, mamy inne zlecenie. Jedź od niego, jedź od niego. Mamy inne zlecenie, kierowniku, do widzenia. Pa, pa. Wdechę! Co jest? Kto tam? Otwieraj! Co jest? Witamy! Nie, panowie, ja dorosły się specjalnie wyprowadziłem. My na robotę do ciebie. Remont chciałeś, tak? Jak remont? No remont, mówiłeś, że... Czekaj, włącz telewizor. No remont mówiłeś, że chcesz. Słuchaj, pokoju, tak? Co by się porobić? Słuchaj, wydaje mi się, były kierowniku, że trzeba tą ścianę skuć tutaj nie tom, całą. Nie tom, nie tom, tu, nie bo tom? Tutaj z tym, z sąsiadem chcieliśmy mieć przestrzeń, nie? Nie ma problemu. Aha, dobra, dobra, ogarniemy to. Dobra, o. No, i teraz jest o wiele lepiej, nie? Salę trzeba zrobić, nie? Ta, ta. O, tak, do sąsiada, cześć sąsiedzie. O, dobra, deskami, jak deskami, zwykle. Deskami. Widzę, że my się już bez słów rozumiemy, chłopaki. A to dwa, jak z mikrofonu wszystko pasuje, nie? No. Kurde. Pasuje do tego designu. Z tego regionu. Taki drewniany look, nie? No, taki trochę bardziej fancy. Tak, tylko panowie trzeba wynieść stąd śmieci, co prawda. To nie wiem, czy jest dobry pomysł pchać na to gaśnicą. Przepraszam, nie to. O, właśnie to. A już wszystko odkurzymy. Przegarnę, spokojnie, czekajcie. Ej, co jest? Co się dzieje? Co jest? Aaaa! Co jest? Jakiś wariat mi wjechał do chaty, ty! Kierowniku. Nie takiego remontu się spodziewałem. Ja tu nie będę remont, mieszkał. Tak remont. No, bo w porządku jest, nie? Ja tu kurde nie chcę mieszkać. Mieliśmy ci wyremontować pokój, a zburzyliśmy pół kur bloku. To jak już zaczęliśmy, no to co? To co, burzymy to chyba, nie? No już się nie nadaje ten budynek do niczego. Tak, tak. Też mi się tak wydaje. Ja to przed tylko parką, czekajcie. To ty co ty? Nie. Przywiozłeś tą technologię? No. O, koparka. Ale nie musisz... Tutaj wiesz... No spokojnie, ja tu już... Ale te ściany są kruche. Kruche są fest, no star, mamy młot... No ręka jak młotek, no to co? Kurde, widać w naszym młotkowaniu... Widać w naszym młotkowaniu lata doświadczenia na budowie, tak? Tak, no ja to widziałem właśnie 3 lata temu na galerii handlowej. Że wszystko się pali, no właśnie, dobra, zawali się, to już się zgasi, no nie będzie tlenu. Ja bym to zgasił, panowie, bo to tak... Ale to się już straż pożarna tym zajmie, my jesteśmy ekipą budowlaną czy strażakami. Słuchaj, tutaj u mnie w Rosji to nie ma straży pożarnej dobrej. Panowie, zgasi, to będzie wybuchło. Moment na mnie. Dobra, panowie, ja nie wróżę przyszłości temu domu. Panowie, zaraz przyjadę. Wdechę! Panowie, pożyczyłem od straży pożarnej, pożyczyłem pojazd. Pochwal się.
O cholera. O, to sąsiada przeleciałem. Wybiliśmy szyby w drugim bloku. Jego też trzeba wyburzyć. Jego też trzeba wyburzyć, panowie. O! Ty, bo ty w sąsiedni blok wjechałeś. Musimy zrównać z ziemią ten blok. No to równuj, równuj, dobrze ci idzie. Ja tu jeszcze pomłotkuję. A, nie przejeżdżaj mnie! Kurde! Co ty robisz? Burzę to, spokojnie. O cholera, nie ten blok. Tutaj klatka tak była do wymiany. Stachu? Chciałem zaparkować tylko, wiesz? No, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobra, bloku nie ma. Remont domów wykonany, tak? Słuchaj, pokażę ci czego się zrobię, chodź. Pewnie, pewnie. Zobacz. O, to twoje auto? Wsiadaj, wsiadaj! A myślisz, że jest odporne na spawarkę? Wsiadaj, nie spawaj, chodź. No. Pokażę ci co ona potrafi. Patrz. O! Uf! Pojechali.